Witam. W dzisiejszym odcineczku chciałbym pokazać Wam, jak jeszcze można obrobić układy scalone. W moim przypadku są to BGA. Po prostu zbędny plastik jest ucięty. Już pokazywałem wcześniej, dlaczego ja ucinam ten plastik i jak ja to robię. Tam, gdzie robiłem filmik z BGA. Po prostu ten zbędny plastik, on bez potrzeby, tutaj dobrze widać, gdzie zaczynają się te kontakty, te nicie złote, i zbędny plastik po prostu się ucina, żeby było jak najmniej obrabiania tego plastiku. Wcześniej obrabiałem to metodą termiczną, to opalane było, tłuczone i wytrawiane stamtąd już metale, te, które nam są potrzebne. W tym filmiku chcę pokazać, jak na przykład pracować z kwasem siarkowym. Kwas siarkowy rozpuści ten plastik i wtedy... Ten plastik będzie rozpuszczany i zostanie tylko metal i tam jeszcze jakieś tam włókno szklane też zostanie. Dobra, teraz to przenoszę wszystko do zlewka, wlewam kwas siarkowy i dlatego, żeby rozpuścił się ten plastik, trzeba to dobrze nagrzać. Tak, wlewam, żeby pokryć ten plastik. On jest taki gęsty. To jest czysty kwas siarkowy. Także koniecznie okulary i rękawice przy pracy z kwasem siarkowym. W ogóle przy pracach z kwasami musi być oczy i ręce muszą być zabezpieczone. Tak, układy przeniesione już do zlewka, zalane i już na podgrzewaniu. Tak jak widać, plastik już zaczyna się rozpuszczać. Już kwas nabiera koloru. Tak, się rozpuszcza. Jak widać, taki par tak paruje tak dość na biało. Nie wdychamy tego paru kwasu siarkowego. I jak widać, tam jeszcze plastik się rozpuszcza. Słabo widać przez ten. Tak, kwasu siarkowego było około tam 50 ml, tak mniej więcej, może i 40. Nalałem tutaj 200 ml wody i teraz już tam mieszałem, odczuwam, że już tam nic nie ma. I zawsze kwas nalewamy do wody i dość ostrożnie, bo to jest czysty kwas siarkowy. Trzeba po troszeczku.
I tak, zostało, raz zostało zlane, teraz to zlewam z powrotem, już po prostu przelewam. Niestety całkiem się nie rozpuściło, ale zaraz zobaczymy. Tak, teraz tutaj dodaję drobinę kwasu azotowego, żeby zabrać tam miedzianą patynę, która pokryła się włoski. Pokrywałem się taką miedzią, bo tam była miedź i sreberka trochę była. Teraz ja go podgrzeję delikatnie. Zabiorę stamtąd zbędne metale. Dodałem tam z około, tam nie wiem, 4 ml kwasu azotowego. I zaraz podgrzeję chwilę i pokażę, jak tam to wygląda w środku. I tak to wygląda. Ma taki wygląd. Ot. Fajnie to wygląda bardzo, takie złote nicie. One lubią się przyklejać do zlewka, także trzeba uważać, żeby nie zmyć ich z wodą. O, taka to piękność. I zaraz co ja zrobię, zaraz zrobię wodę królewską, rozpuszczę to i wytrącę. Tak, teraz tak. Mam przygotowane 15 ml kwasu solnego i na razie daję 1,5 ml kwasu azotowego. Muszę najpierw z jednego tego zabrać, bo tutaj takie małe złocinki zostały. Muszę najpierw odpłukać, żeby się rozpuściło. Jeszcze dam tam 0,5 ml. 2 ml kwasu azotowego. Tak, gotowa filtracja, bo roztwór trzeba odfiltrować. Tam drobina waty i tego wystarczy. Roztwór jest czysty,
To tylko grube takie zabrudzenie. Także delikatna, szybka filtracja. Tak, roztwór nagrzany. Teraz dezaktywuję kwas azotowy mocznikiem. Idzie reakcja. Nie jest mocna, ale jest. Mocznik dość szybko się rozpuszcza. Po troszku dodaję. I reakcji już takiej nie ma. Jest troszeczkę, ale już tak dość słaba. Dobra, starczy. Już reakcji prawie nie ma. No i teraz będę wytrącał. Wytrącał będę pieroz siarczynem. Dokładnie pierosiarczyn sodu. Nie wiem, czy będzie widać. Ma widać. Pierosiarczyn sodu. O. Przy wytrąceniu koniecznie trzeba być na ulicy albo pod dobrym ciągiem, bo jednak wydzielają się gazy i pierosiarczyn wydziela się siarka. I roztwór zrobił się ciemny. Złotko się wytrąciło. Jeszcze dosypię trochę pierosiarczynu na sucho. Chyba troszeczkę za mało było. Mi się wydaje. Ale dobra, na razie wystarczy, tam zobaczymy. Za dużo też nie warto dawać. Dobra. Teraz na podgrzewanie. Delikatnie, żeby reakcja się odbyła. Żeby złotko się wytrąciło. Tak, słodko postało chwilę, fajnie się wytrąciło. Teraz zlewam roztwór. Roztwory zawsze zlewałem się do kanisterki.
żeby jeżeli coś nam ucieknie albo coś tam się do końca nie wytrąci, to w kanisterce na pewno. Już ta sprawa. Taki trochę kurzu jest, no bo roztworu było dużo, a złota tam nie jest dużo. Bo tam było tylko te mniejsze były BGA, tam w nich nie ma dużo. Tak wygląda to złotko. Niestety źle się przytopiło, małe kawaleczki. No bo z małą ilością źle się pracuje, a było za dużo u mnie tego boraksu. I on się tak nie przytopił. Ono wtopiło się w ten boraks i niestety. Muszę sobie kupić tygelek taki do przytapiania i będę przytapiał. Ale tak to wygląda. To tak głównie chodzi o sposób. Jak widzicie, można to plastik rozpuścić. Jak plastik całkiem się rozpuści, poczyścić azotowym i można nawet przytopić, nie rozpuszczając to złoto, bo tam już jest czyste złoto. Nie trzeba go rozpuszczać w wodzie królewskiej nie trzeba go rozpuszczać w wodzie królewskiej i na nowo wytrącać, także można od razu go przetopić. Tak to wygląda. No i praca z siarkowym jest dość nieprosta, niebezpieczna i nie jest ten sposób jakoś specjalnie ekonomicznie uzasadniony. On jest, sporo tego kwasu pójdzie, zabawy z tym. Lepiej to po prostu obróbka termiczna, umycie i wydobycie z tego złota. Także tak.
Na dzisiaj to tyle. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do następnego razu. Cześć!